A dzisiaj w programie witam bardzo serdecznie dwie wspaniałe aktorki. Elżbieta Kochanowska-Michalik i Julita Mroczkowska. Witam bardzo serdecznie. My też witamy serdecznie. My też bardzo serdecznie witamy. I dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu. Czy aktorstwo to był wasz naturalny wybór? Która pierwsza? Która chce? Tak, absolutnie. Jestem typowym aktorem, który od dziecka wiedział, że w tym kierunku pójdzie, chociaż poszłam na prawo na studia. Ale od dziecka byłam tą taką właśnie dziewczynką, która lubiła się produkować, która mówiła wierszyki, która brała udział we wszystkich możliwych recytatorskich konkursach. Także właściwie już w szkole średniej założyłam kabaret, potem będąc na studiach pracowałam właśnie w ruchu studenckim. Także tak, od początku wiedziałam, że to mi właśnie odpowiada. No ze mną było trochę inaczej, dlatego że ja byłam wychowywana w szkole i w klasztorze sióstr Notre Dame na pensji od pierwszej klasy do matury. I jakoś tam właśnie też zaczęłam występować. I to było przedziwne. Wszystkie wierszyki mówiłam. Pamiętam, że jak mówiłam jakieś wierszyki, to wszystkie siostry płakały. Mówiłam najlepiej, więc już nie wiem, jak to było, ale chyba dobrze. A potem w szkole rzeczywiście już zaczęłam w akademiach brać, na akademiach szkolnych udział, potem w konkursach recytatorskich, ale też jak Julita. Papiery wszystkie złożyłam na prawo, dlatego że w Polsce była taka sprawa, że pierwsze złożyłam do szkoły teatralnej i jeżeli się nie zdało do szkoły teatralnej, nie zostało przyjętym, czy do innych szkół artystycznych, można było jeszcze później zdawać na studia, więc ku przerażeniu moich rodziców, mój ojciec bardzo nie chciał, żebym została aktorką. Dostałam się za pierwszym podejściem do łódzkiej szkoły, do filmówki. To był szok z tego klasztoru. Ta dziewczynka, gdzie zdawałam w plisowanej spódniczce, granatowej bluzce, do filmówki. No dostałam się i dostałam od razu obuchem w łeb. Jakie było życie, ale świetnie było. Tak? A czym był ten strzał w głowę? Co to było? Wiesz, no to szok? Szok, bo to były zupełnie inne obyczaje, była dużo większa swoboda. Rozluźnione. Już to pamiętaj, że tam na przykład na reżyserii, bo to był nie tylko wydział aktorski, prawda, a reżyseria, operatorski, produkcja filmu, nieważne. To było wszystko chłopcy, po większości mężczyźni, bardzo mało kobiet reżyserów czy reżyserek, jak teraz się mówi. Było już po studiach, czyli to byli, wiesz, na luzie, fajni chłopcy, panowie. A my, wiesz, 17 lat, to takie to było jeszcze niewypierzone wszystko. Szybko myśmy się dostosowali do atmosfery łódzkiej szkoły filmówki. Domyślam się, że aktorstwo w Polsce to był wielki świat, albo przedsionek wielkiego świata, albo przynajmniej tak byliście odbierani, bo być może rzeczywistość była zupełnie, zupełnie inna. A jak przyjechałyście do Stanów Zjednoczonych, to z jaką sceną polonijną się zetknęłyście? Ja przyjechałam w 72 roku, także wiele, wiele, wiele lat temu. I właściwie tutaj zaczęłam taką pełną karierę na scenie, dlatego że ja miałam wtedy 20 lat. A w Polsce byłam na scenie bardzo krótko, pracowałam w teatrze, ale to była bardzo krótka chwila. Natomiast tutaj, kiedy przyjechałam, okazało się, że w Chicago działało kilka scen teatralnych. Właściwie były trzy takie główne sceny. To była scena refrena, to były takie rewie, podkasana muza, a oprócz tego był jeszcze teatr oper i operetek, tak? Oraz teatr dramatyczny. I tak się złożyło, że właściwie wszyscy byli ci sami aktorzy, także mieliśmy ogromną gamę, że tak powiem, możliwości, bo jeden weekend graliśmy na przykład Mazepę, w drugi weekend My Fair Lady, a trzeci rewie refrena. Także naprawdę to było, to jest coś, o czym Chicago zapomina, albo nie pamięta, albo w ogóle nie wie. Ale naprawdę w latach 70. i 80. tutaj było bardzo, bardzo liczne środowisko teatralne i mnóstwo widzów. Myśmy mieli pełne sale. Tylko pozazdrościć. Ja
Julita mi opowiadała o tym, jak ja przyjechałam, to w ogóle robiłam ogromne oczy, dlatego że myśmy nie mieli żadnej świadomości w Polsce, bo nie wiem, czy ty, Małgosiu, pamiętasz, była była żelazna kurtyna i po prostu tak. Myśmy nie mieli żadnej wiadomości, że tutaj się cokolwiek dzieje, mało tego. Mieliśmy takie przekonanie, że tu są takie, wiesz, no, co ci będę mówiła, jakieś takie prowincjonalne przedstawienia, bo skąd mogliśmy wiedzieć, że tu są profesjonalne, znakomite rzeczy się działy. Ja, było mi trochę trudno, dlatego że ja to przyjechałam, jak to każdy na rok tylko. Wzięłam rok urlopu z teatru, jeszcze reżyser mówił, bo zaczęłam jakby Ofelią, swoją tam zaraz po szkole, a miałam zagrać Gertrudę. Więc jakby taka klamra, w Hamlecie zagrać Gertrudę, klamra taka spinająca i tak dyrektor czekał, żebym przyjechała. Ale no, stało się inaczej. Niemniej, ja byłam tylko w dwóch teatrach w Polsce i to bardzo dobrych. Byłam u Grudy, który organizował w Szczecinie i potem byłam w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, czyli w bardzo dobrych dwóch teatrach. I było mi się bardzo trudno dostosować, że tutaj, jeżeli się zaczęło coś robić, że tu wszystko trzeba samemu, wiesz, w Polsce w teatrze miałaś garderobianą, kosmetyczkę, fryzjerkę. Ach, inspicjenta, no cały sztab ludzi na ciebie pracował. Ty wchodziłaś na scenę oczywiście. I byłaś aktorką. I byłam aktorką. A cały sztab ludzi na mnie pracował, łącznie ze strażakami, którzy nas podglądali za kulis. A tutaj się, czy w telewizji, czy w radio. W radio ja siedziałam, jak miałam nagrywanie, siedziałam, prawda, za szybą, tam siedziało wielu reżyserów dźwięku, operatorów i dawali mi tylko światełko, ja zaczynałam mówić, a oni wszystko za mnie robili. Jak tu zaczęłam pracować w naszym radiu, jak mówię, w twoim też, to przecież wszystko musiałam sama robić, więc była ogromna różnica, wiesz, ale to chyba dobrze. Są zupełnie inne warunki, inna widownia, ale myślę, że taka bardziej wdzięczna, dlatego że no, że jest i tak dużo więcej, bo w tej chwili przyjeżdżają teatry z Polski. Tak. Ale myślę, że bardzo lubimy grać dla naszej widowni. A jak tutaj się w ogóle odnalazłyście w tej nowej rzeczywistości? Elu, ty trochę powiedziałaś o tym, jak ty się faktycznie odnalazłaś. Wiesz, ja się odnalazłam, ja na szczęście od razu miałam propozycję w radio. Więc ja po prostu byłam 20 lat w radio. 20 lat w radio. I czy 18 chyba, gdzieś 18 albo 19, no w każdym razie, czyli to był jakby troszeczkę, wiesz, uzupełnienie mojego zawodu. Potem, jak już przestałam być w radio, zaczęłam robić programy poetyckie z moimi kolegami wspaniałymi, bo przecież bez nich nic bym nie zrobiła. No i tak, ale to jest, wiesz, to jest taka odskocznia, bo ja ci powiem, że aktorem się jest, to nie jest zawód, z którego można wyjść, zapomnieć, to jest w ogóle niemożliwe. Tak się znalazłam. Natomiast ja się znalazłam znakomicie, dlatego że zaraz po przyjeździe właśnie zjawiłam się u Feliksa Refrena, który prowadził wtedy Teatr Refrena. Miał grupę swoich, tak, legendarny twórca Czerwonych Maków, o którym zresztą dowiedziałam się, że istnieje właśnie tutaj, bo w Polsce w ogóle nikt o nim nie wiedział. Odnalazłam się natychmiast, dlatego że grupa kolegów była dużo starszych. To byli tacy prawie że przedwojenni aktorzy jeszcze. Więc ja wśród nich czułam się jak dziecko, miałam wtedy 20 lat, a młodość jest dosyć, że tak powiem, odważna. Także błyskawicznie, co prawda, na pierwszej próbie zostałam poproszona na pierwszą próbę, wtedy było jakieś takie przedstawienie 200 lat Ameryki akurat. No i tak się rozejrzałam po grupie, zobaczyłam panów, pomyślałam sobie, panowie to będą moi, bo to wiadomo, że ta różnica wieku to absolutnie działa na moją korzyść. Natomiast z paniami to tak różnie bywa, prawda? Szczególnie starsze aktorki nie zawsze patrzą mile na młodą koleżankę, więc ja natychmiast się przytuliłam do żony pana Refrena, pani Niny Olejskiej. No i siedziałam grzecznie, patrzyłam na nią i po próbie Nina powiedziała, ona będzie nasza. I dlatego także to byłam właśnie od razu, jak to się mówi, wkroczyłam na scenę właściwie. Parę miesięcy po przyjeździe z Polski już byłam na scenie także. I potem bardzo dużo graliśmy, bardzo. Ale widzisz, z tego co mówisz, to jakby środowisko teatralne było pod każdą szerokością takie same. Dlatego że ja pamiętam, jak ja wchodziłam do, wiesz, normalnego teatru, tak. to
To samo, słuchaj, patrzyli na mnie, jak to wiesz, szczególnie dziewczyny, szczególnie aktorki. Starsze aktorki, raz, musiałam być się bezwzględne. Ale i młode też musiałam się przedstawiać za każdym razem. Czasami się przedstawiałam parę razy tej samej aktorce. To takie są zwyczaje ładne, dopiero aż się zaakceptują. To czasami trwa dosyć długo. Ja myślę, że tak jest w każdym środowisku. Chyba tak. I dopiero z czasem, dopiero z czasem człowiek to zauważa. I tak naprawdę z przymrużeniem oka to wszystko traktuje, a z uśmiechem traktuje młodszych kolegów i koleżanki, bo wie dobrze pamiętać to. Tak. Powiedziałeś, że tych samych błędów nie pokorę, żeby tak, jeszcze chcę powiedzieć, że Julita weszła od razu tu w rolę, w teatr. My tu nie mamy teatru. Co prawda ja robiłam lata temu z kolegą gdzieś w Teatrze Chopina jakąś sztukę. Potem jeszcze coś tutaj. Wiem, że koledzy robili parę sztuk teatralnych, wiesz, ale sztuka teatralna już wymaga ogromnych nakładów. Pieniędzy. My nie mamy na to po prostu. Ale mimo to wciąż gracie. Czy nie macie wrażenia, że to, co dzieje się tutaj, mam na myśli tą kulturę polonijną, scenę polonijną, która tak naprawdę może jest trochę poszatkowana, bo tych scen jest kilka, że to jest fenomen w gruncie rzeczy. Ja myślę, że tak. Ja też tak uważam, ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że mamy te media, chicagowskie, także jest szansa jakiegoś takiego połączenia Polonii. Polonia, pomimo tego, że jest rozrzucona, bo jesteśmy rozrzuceni, prawda? Dużo ludzi jednak wyprowadza się z miasta na przedmieścia, ale mimo wszystko jest jakiś taki wspólny mianownik, który jest w stanie zwołać ludzi, ściągnąć ludzi. W wielu miastach amerykańskich tego nie ma i w związku z tym po prostu nie ma możliwości porozumienia się i dlatego jakaś taka wspólna akcja nie istnieje. Ile my tutaj mamy w ogóle akcji, prawda? Polonijnych akcji, nie tylko działalności kulturalnej, ale społecznej jakiejś. Charytatywnej. To jest faktycznie niesamowite. Prawda? To jest jak mamy bogate życie polonijne. Tak. Czasami się dzieje tyle, że nie wiadomo, co wybrać na dany weekend. A jeszcze przyjeżdżają też teatry z Polski, czego przedtem nie było, prawda? Które w pewnym sensie zniszczyły działalność polonijną, dlatego że właściwie nasze, tak jak mówię, to były lata 70., kiedy ja tutaj przyjechałam. I w momencie, kiedy runęła żelazna kurtyna i zaczął się, jak to się mówi, import z Polski, to właściwie potrzeby polonijne zmieniły się. To znaczy, myśmy nie zaspokajali już potrzeb polonijnych, dlatego że zespoły z Polski, poza tym przyjechała nowa grupa ludzi, którzy już oczekiwali tych swoich ulubieńców z Polski, których pamiętali. I w związku z tym ta nasza taka duża działalność, czyli ja mówię o dużych przedstawieniach, właściwie zanikła. Poza tym ta starsza grupa aktorów po prostu wymarła, też odeszli. No właśnie, powiedziałaś, Elu, taką piękną rzecz, że właściwie aktorem się jest cały czas, całe życie. I to w człowieku jest. Czy były takie sytuacje w waszym życiu, gdzie w sytuacjach czy prywatnych, czy zawodowych, ale może nie aktorskich, nie na scenie, musiałyście używać zdolności aktorskich? Wydaje mi się, że każdy potrzebuje trochę zdolności aktorskich w życiu. Czy nim wszyscy nie gramy? Życie jest teatrem, prawda? Ile razy... czasami mój mąż zarzucał mi to, powiedział, że jestem zbyt dobrą aktorką w życiu. Ale generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że aktorem życiowym jest każdy z nas. Jedni to używają bardziej, jedni mniej, ale... Wiesz co, mnie się wydaje z kolei trochę innego jestem zdania, że to jest tak szalenie absorbujący zawód, bo jest to zawód, wiesz, ty grasz na wnętrzu, na sobie. My jesteśmy, jak ktoś pięknie powiedział, inżynierami dusz. I widzisz z chwilą, kiedy dla aktora największą sprawą, która jest przezwyciężenie, to jest wstyd. Dlatego, że wyrzucić z siebie, wiesz, wszystko, co masz wewnątrz, jest dużo gorzej, niż na przykład się rozebrać. Ale to mówisz o scenie, ale my teraz mówimy, ale w jakiś sposób. Ale chcę ci powiedzieć, i dlatego, że masz ten ekshibicjonizm ciągle na scenie, musisz go używać, to ja na przykład w życiu staram się być, ja już nie wiem, czy gram, czy nie gram, no po prostu raczej inna, raczej normalna. O ile to w ogóle jest takie, jest możliwe w ogóle określenie normalności.
Może, no może masz rację, że teatr jest życiem, życie z teatrem i każdy gdzieś gra, ale mnie się wydaje, że aktor właśnie, wiesz, w życiu prywatnym stara się być taki właśnie bardziej wyluzowany. Ja myślę, że wiesz, jest gdzieś różnica między aktorem a gwiazdą. Czy gwiazdorstwem. My nie mówimy o celebrytach. Są ludzie, którzy traktują swój zawód jako swoje życie, czyli one są tak bardzo połączone, że czasami trudno się zorientować, gdzie jest człowiek, a gdzie jest aktor. A mnie się wydaje, że właściwie większość dobrych aktorów nie traktuje siebie zbyt poważnie i nie uważa, że ten zawód to jest posłannictwo boskie. Jest to zawód. Tak, jest to zawód, jest to coś, co wykonujesz, mam nadzieję, z miłością, ale jest to zawód i powinno się oddzielić trochę życie od zawodu. Jest to trochę trudne, ale absolutnie jest racja, szczególnie teraz, w dawnych czasach, przed wojną, aktorki, czy zaraz, one nie chciały mieć dzieci, żeby nie niszczyć figury. Nie, to absolutnie, one właśnie były takie szalenie... Wyłamała sobie zęby. Tak, to było zupełnie... Tak, to były niesamowite rzeczy. Teraz na przykład my w garderobach, jeszcze pamiętam w Polsce, w garderobie rozmawiało się o przepisach kulinarnych, rozdawało się, co ty gotujesz? Dla ludzi z zewnątrz to było, prawda, zawsze takie, pamiętaj, jeszcze myśmy nie byli tacy dostępni. Myśmy mieli swoje kluby, spatify, byliśmy dosyć elitarni. W tej chwili wychodzimy do ludzi, to jest normalne, prawda, wszędzie się bywa, ja nie mówię tutaj, ale w Polsce. Także myślę, że w tej chwili absolutnie aktorki mają dzieci, wychowują, traktują ten zawód, no, normalnie, jako zawód, ale oczywiście musisz mieć pewne predyspozycje, żeby wykonywać ten zawód. A co wam daje aktorstwo? Mnie daje dużą przyjemność. Po prostu przyjemność. W tym momencie zapomina się o prozie życia, o codziennych problemach. Łatwo jest wejść w problemy ludzi, których się gra. Tworzymy wtedy jakąś taką nadrzeczywistość. Natomiast zapomina się o tych takich właśnie codziennych chwilach. Na przykład ja cudownie wspominam w moim życiu wyjazdy z teatrami tutejszymi. Z Refrenem byliśmy kilkakrotnie w Londynie, objeżdżaliśmy Amerykę z bardzo ciekawymi ludźmi. To było jedne z najpiękniejszych momentów chwil mojego życia, a trwały one czasami miesiąc, czasami dwa. Także jest to absolutnie czysta przyjemność. Tak. Ja też uważam, to jest, wiesz, trudno nawet wytłumaczyć, po prostu to się czeka na to, na spektakl, ja najbardziej lubię próby, potem już jak się śmieje, jak już się wchodzi na scenę, to adrenalina. Tak, ogromna trema. Za każdym razem teatr to ma do siebie, że każde przedstawienie jest inne, bo masz inny nastrój, oczywiście, że masz pewną technikę i robisz pewne rzeczy, oczywiście nie możesz umierać za każdym razem z bohaterem, ale przeżywa się to. Jeszcze jedno ważne, widzisz, to co właśnie teraz tak powinno być, że ta kurtyna, jak my mówimy, płachta spada, kurtyna opada, brawa, nastający entuzjazm, no, rzuciliśmy widownię na kolana, jak to się mówi, i wracasz teraz do swojego życia. I bardzo ważne, żeby to życie było jakoś wypełnione, bo albo wracasz do pustego domu, co się bardzo często zdarzało wśród aktorów, albo wracasz do normalnego domu. I to jest chyba najważniejsze. A taka największa lekcja, jaką dało wam aktorstwo, nie chcę powiedzieć nauczyło, taka lekcja życia. Dla mnie absolutnie lekcja pokory. Absolutnie lekcja pokory. Dlatego, że pamiętaj, że szkoła teatralna, w ogóle to, że ty chcesz być aktorką, to chcesz, wiesz, być ponad. Coś takiego jest, prawda, w tym. Przełamać oczywiście, czy nieśmiałość, ale ponad. I przychodzisz do teatru, ja nie miałam akurat nie złych doświadczeń, bo grałam naprawdę bardzo duże i wspaniałe role, ale niemniej to jest pstryczek, wiesz, osadzenie takie, nie, uważaj, teraz grasz, a za chwilę możesz nie grać. Możesz być najlepsza, bo jest to zawód bardzo niedemokratyczny. Tu nie ma sprawiedliwości. Po prostu cię reżyser lubi, chce cię albo nie. I tu nie ma, Boże, zlituj się, że wiesz, ja powinnam zagrać, czy ktoś jest w partii, czy nie w partii. Nie ma, nie. I uważam, że no, to jest taki zawód, diabelski zawód, tak nazywają. A właściwie trudno powiedzieć, czy
jaką lekcją życia była dla mnie. Był moment trudny w momencie, kiedy zostałam mamą i nagle okazało się, a był to okres, kiedy dużo grałam tutaj i w tydzień po porodzie znalazłam się na scenie, co nie było wcale łatwe. I taka jakaś, oczywiście to była sytuacja inna, ponieważ myśmy na przykład próby robiliśmy zazwyczaj w prywatnych domach, więc ja moje dziecko brałam pod pachę niemowlę i jechałam na próbę. Ale czułam jakieś takie rozdwojenie jaźni, bo tak z jednej strony dalej chciałam być aktorką, a to macierzyństwo we mnie buzowało, oczywiście. Także miałam takie pewne rozdwojenie jaźni, ale potem jakoś dobrze to połączyłam i nie myślę, że ani zawód, ani dziecko nie poczuło się przeze mnie w jakiś sposób źle potraktowane. Ale popatrz właśnie, jak to, mówimy o tym, co Julita powiedziała o macierzyństwie. Jak to się właśnie zmieniło? Dawniej, czy ty słyszałaś o dzieciach Marlene Dietrich, Liz Taylor? Nie mówiło się o tym, one się tym nie chwaliły. W tej chwili wręcz przeciwnie, już nawet mówi o gwiazdach filmowych. Czyli to jest ten taki ludzki aspekt aktorstwa. Tak. One pokazują się w ciąży, co jest cudowne. One rodzą te dzieci, pokazują się z tymi dziećmi. Dla mnie jest to coś wspaniałego. Po prostu starają się żyć normalnie. Dla mnie to jest taka różnica między tymi latami, wiesz, 50., 60., 70., a teraz, kiedy jak powiedziałaś, należało trzymać fason. Trzymać fason, broń Boże, nie mówić o dzieciach. Nie, teraz jest bardziej normalne i uważam, że piękniej. Tak cały czas pracujecie, cały czas występujecie, cały czas coś robicie, cały czas coś kreujecie. Czym teraz zaskoczycie kolonijną publiczność? No myśmy zaskoczyli, myślę, bardzo, bardzo pięknie, o czym też mówiłaś, Małgosiu, Koftą. Który zagraliśmy przy wypełnionych, dzięki też waszemu radio, wypełnionych salach. A teraz ja będę uczestniczyła w Teatrze przy Stoliku Alicji Szymankiewicz, która ona jest twórczynią Teatru przy Stoliku. Będzie sztuka 12 marca w Art Gallery Café, sztuka Escapada. Świetna sztuka francuska, no mogę powiedzieć, że wręcz erotyczna, ale z takim absolutnym podkładem psychologicznym, absolutnie podkładem psychologicznym. Bardzo dobra i występować będzie Stanisław Wojciech Malec, który jest tutaj w tej chwili przyjechał, Maciej Guraj i ja. Będzie opracowanie muzyczne, także zapraszamy serdecznie Państwa. Potem będzie następna też sztuka, jeszcze ja mówię, przy stoliku, bo to Alicja jakby nas prowadzi w tym wszystkim, a my ją dopingujemy, bo na razie jest chora. Będzie też Julita występowała w Martwej Królewnie. To już będzie później. A ja jeszcze, jeżeli powiem, ja przygotowuję, też za jakiś czas dopiero, chcę zrobić teraz poezję księdza Twardowskiego, bo jest stulecie jego urodzin i bransztetera. Chcę połączyć dwóch poetów katolickich, ale jakże różnych. Jakże różnie piszących o Bogu. Coś wspaniałego i myślę, że to zrobię następnym razem. To życzę Wam powodzenia, wytrwałości, no i tych sił przede wszystkim, natchnienia, ducha, nie wiem czego jeszcze. Weny twórczej. Weny twórczej przede wszystkim i chyba siły i zdrowia, bo to w sumie jest najważniejsze, a wiem, że motywację macie. I dziękuję za to, że znalazłyście chwilę czasu, aby odwiedzić nas dzisiaj w programie. Julita Mroczkowska i Elżbieta Kochanowska. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo dziękujemy i zawsze jesteśmy chętne. A tak. Państwu dziękujemy za uwagę.